напрасные солдаты. Пробил час расплаты. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. Великий поединок решит судьбу войны русского народа с польскими насильниками. Powołana do istnienia w 1918 roku Polska stanęła przed niewyobrażalnym zagrożeniem. Zbliżającą się potężną armią bolszewicką. Polscy dowódcy wiedzieli, że odparcie znacznie przewyższającego ich siłą wroga będzie wymagało sprytu i inteligencji. Zmuszeni do ponownej walki o swą niepodległość, Polacy podjęli działania zbrojne już w lutym 1919 roku na dzisiejszej Białorusi. Pod wodzą Józefa Piłsudskiego wykorzystali osłabienie, jakim była wojna domowa w Rosji, co pozwoliło im na zajęcie Wilna i Mińska. Kolejnym planowanym ruchem Piłsudskiego było uderzenie na Kijów skutkujące odcięciem Rosji od ukraińskiego zboża. Dzięki zdobytej w ten sposób przewadze taktycznej marszałek planował zmusić Rosjan do przejęcia walki na jego warunkach. Równolegle polscy kryptolodzy złamali szyfr przechwyconych depesz bolszewickich, dając Piłsudskiemu wgląd w dokładne plany ataku armii rosyjskiej. Wojsku polskiemu udało się zająć Kijów, jednak nie wszystko szło zgodnie z planem. Do gry wkroczyła walcząca po stronie bolszewickiej, znana ze swojego okrucieństwa pierwsza armia konna Budionnego. Po pierwszych sukcesach nadeszła pierwsza klęska. Pierwszego lipca 1920 roku Polacy zwrócili się do Zachodu z prośbą o mediacje, które mogłyby doprowadzić do zawieszenia broni. Jednak wynegocjowana propozycja linii rozejmu, zwana linią Kerzona, była nieakceptowalna. Polacy wciąż mieli jednak sukces kryptologów. Wraz z postępami na froncie armie rosyjskie coraz bardziej się od siebie oddalały. Tuchaczewski kierował bardzo silnym frontem zachodnim, który zmierzał w kierunku Warszawy. Frontem południowym kierowali natomiast Jegorow i Stalin, zmierzając w stronę Lwowa. W centrum tych frontów pozostała jedynie bardzo słaba grupa mozyrska i w tę słabość postanowił uderzyć Piłsudski. W tym samym czasie zagrożenie utraty państwowości zmobilizowało społeczeństwo polskie, a w Warszawie przed punktami werbunkowymi stanęły długie kolejki. Zasilona nowymi jednostkami armia polska szykowała się do stawienia oporu z nową siłą, której co dziesiąty żołnierz był ochotnikiem. 13 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozpoczęło się jedno z najważniejszych starć w dziejach Europy. Bitwa Warszawska. Najbardziej brutalne starcia miały miejsce w okolicach Radzymina, gdzie po ciężkich walkach Rosjanie zmusili wojska polskie do odwrotu. Wydawało się, że polska linia obrony padnie. To było jednak częścią planu Piłsudskiego – skutecznie odwrócić uwagę armii rosyjskiej, podczas gdy główny atak uderzył w osłabione centrum. Atakując tyły wroga, wojsko polskie błyskawicznie zdobyło przewagę. 18 sierpnia Tuchaczewski niespodziewanie zauważył, że jego armia została otoczona. Piłsudski miał wówczas stwierdzić: w jakieś parę dni zwyciężony został zwycięzcą, a zwycięzca zwyciężonym. Wygrana Polaków zyskała przydomek cudu nad Wisłą.
Nie był to jednak koniec wojny.